masz szereg doświadczeń z różnego rodzaju pacjentami, mającymi różnego rodzaju trudności natury neurologicznej. Ja chciałbym się Ciebie zapytać o to, jak sobie pacjenci radzą z chorobą, też z samą wiadomością o diagnozie. Wiem, że to jest pewien proces, że to przebiega fazami. Tak, w zależności od tego, z jakim pacjentem przyszło mi pracować, a spotykałam właśnie pacjentów w różnych fazach, to albo mogło to być na początku zaprzeczenie, czyli taka chęć ucieczki, nieprzyznania się do tego, braku akceptacji tego, co tak naprawdę mi jest, jak ta diagnoza już była postawiona. Bo czasami jeszcze ze sobą jest tak, że ta diagnoza nie jest od razu postawiona. To jest jakiś pewien proces. Tak, na przykład ludzie myślą, że się dzieje coś poważnego, jak usłyszą, że to nie jest nowotwór, to najpierw jest chwila tego oddechu, ale później jak zaczynają czytać i dowiadywać się, to właśnie może pojawić się taka faza zaprzeczenia. Tak. Niektórzy też mogą reagować później albo od razu czymś na zasadzie takiego może nie wyparcia, ale w ogóle złości, gniewu. Jak to jest możliwe, jak to mogło przydarzyć się mnie, że ja tego w ogóle nie akceptuję i to jest takie odrzucenie, nie na zasadzie jak zapomnę, to mi nic nie będzie, albo nie będę poruszał tego tematu, to mi nic nie będzie i to zniknie, ale na takiej zasadzie, że w ogóle jest taki brak akceptacji tego schorzenia jako z takiego schorzenia przewlekłego i początkowo nie szuka się jakichś sposobów na radzenie sobie z tym i rozwiązań, tylko no, tą fazę gniewu trzeba też przejść. Później czasami może nastąpić coś takiego jak targowanie się. Targowanie się. Na zasadzie, dobrze, to ja już coś zrobię, to ja już się przyznam do tego, że jestem chory i to jest taki wstęp do radzenia sobie, ale a może jeśli wyprowadzę psa sąsiadce albo coś takiego, będę lepszym człowiekiem, bo generalnie to się do tego sprowadza. Bo tu się pojawia gdzieś to czasami poczucie takiej winy na zasadzie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało. I jak już będę lepszy, to może na przykład, a może się to cofnie, a może ktoś się pomyli z tą diagnozą, a może ten przebieg nie będzie taki ciężki. I teraz, oczywiście to się może pojawiać, nie musi. No, ale jeszcze nie spotkałam takiego człowieka, który zaraz by doszedł, jakby natychmiast po diagnozie, do takiej fazy, że no tak, jestem chory, przyjąłem to do wiadomości, poradzę sobie ze wszystkim, znajdę wszystkie najlepsze metody leczenia dla mnie i będę dalej w sposób spełniony żyć. Będę realizować swoje pasje, swoje hobby. Nie, do tego się dochodzi. Czyli postawienie diagnozy, trzeba się liczyć z tym, że to jest pewien proces, że jedno to jest diagnoza medyczna, a druga to, co się dzieje z człowiekiem i jak zaczyna się mierzyć z tą diagnozą. Ja myślę, Szymon, że tutaj dużo zależy, bo większości przypadków te osoby, które dostają diagnozę, są w takim bardzo aktywnym etapie swojego życia. Albo to są osoby bardzo młode, w ogóle dwudziestokilkuletnie, gdzie prawda to jest, ja bym powiedziała taka, czy studiują, czy zaczynają pracę zawodową, w ogóle myślą o założeniu rodziny, może jak nie w tej chwili, to w bliższej przyszłości. Albo nawet jeżeli myślimy o osobach na przykład przed 40, koło 40 roku życia, gdzie to są ludzie już na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach, z wieloma obowiązkami, z określonymi już rolami w rodzinie, to naprawdę jest sporo do zmierzenia się i w takim przewartościowaniu i w ogóle zmianie tego postrzegania swojej pozycji w tym momencie i przyznania w ogóle, że na przykład mogą być takie momenty, gdzie tej roli w pełni nie będę mógł pełnić, gdzie będę potrzebował pomocy, gdzie będę słabszy. To w ogóle myślę jest takie trudne w naszej kulturze przyznać się do tego, że możemy być słabsi, bo wszystko jesteśmy tak bardzo nastawieni na sukces, na radzenie sobie, na bycie silnym, na radzenie sobie z tak różnymi rzeczami, a tutaj raptem dowiaduje się, że... Tym bardziej się wydaje tutaj ironią losu, można chyba tak powiedzieć, fakt, że stwardnienie rozsiane jednak najczęściej diagnozowane jest w tych społeczeństwach europejskich,
amerykańskim, australijskim, w tych krajach wysoko rozwiniętych, gdzie my w ogóle stawiamy, prawda, na tą samorealizację, takie w ogóle indywidualne, prawda, dążenie do tego. My chcemy myśleć, że jesteśmy, może możemy być chorzy. Oj nie, oj zdecydowanie. To jest też taka bardzo duża nauka w ogóle wielu, ale trochę, może trochę właśnie stanięcia, refleksji, pokory. Czyli mówisz, że diagnoza SM też może być, prowadzić do uczenia się pewnego nowego spojrzenia na siebie i na świat i na to, co jest ważne. Niektórzy ci pacjenci, oczywiście to bardzo zależy od tego, w którym momencie została postawiona ta diagnoza, jaki przebieg jest tej choroby, ale oni mówią, że niewątpliwie w którymś momencie zrozumieli, że diagnoza i później choroba pomogła im bardzo przewartościować te rzeczy, które się okazały dla nich najważniejsze. Inaczej wykorzystywać ten czas, kiedy na przykład nie ma rzutu, czy nie ma właśnie tej remisji, i bardzo cieszyć się, to bardzo wiele moich pacjentów podkreśla. Cieszyć się taką codziennością. Nie jakimiś nawet wielkimi osiągnięciami, bo oczywiście tam sobie stawiają ludzie różne cele. Jedni piszą, drudzy się wspinają, trzeci wędrują, czwarci muzykują. No co o tam... pacjenta. Tak. Że co tam w duszy gra.